Dzisiaj Kora i Wrzosiec w roli głównej. Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam na dekoracje z korą. I tą korę mam już kilka lat w garażu. Tak naprawdę to jest jeden kawałek kory, który odpadł mi z takiej większej całości. Ja tą większą korę zostawię sobie jeszcze na dekorację, bo mam zupełnie inny pomysł na nią, ale chcę Wam pokazać, jak Wy możecie wykorzystać korę, która ma takie piękne wyżłobienia i piękną taką fakturę. Więc jest to jedna z propozycji, które możecie wykorzystać do swoich dekoracji i mam tutaj wrzosiec. Wrzosiec jest bardzo dekoracyjny, jest to roślina jednoroczna, ale przez jeden manewr taki możemy sprawić, by wrzosiec był piękny przez kilka miesięcy. A mianowicie wystarczy go nie podlewać i spryskać od razu lakierem. Wierzcie mi, poczekajcie, jeżeli kupicie wrzosiec i będzie miał wilgotną ziemię w donicy, poczekajcie, niech ta ziemia troszeczkę, ten 2 dni, 3 dni obeschnie. Spryskajcie wrzosiec sprayem do włosów, jakimś lakierem, mam mocny taki lakier i naprawdę nie będzie nam się obsypywać, nie będzie się nic z tą rośliną działo i będzie cały czas piękna i w takim kolorze, w jakim kupicie. Więc jest to taka podpowiedź dla Was, jeżeli lubicie robić dekoracje. Zobaczcie, ja mam tutaj jeszcze takie podkładki do świeczek i wykorzystam to jako dekorację na stół, na świeczki. Mam tutaj też mech, tam widzieliście, pokazałam. Zachęcam Was bardzo gorąco, jeżeli ktoś nie kojarzy kanału Domowe Pasje Anki, zajrzyjcie sobie na kanał, zajrzyjcie, zobaczcie, jakie tam są filmy, bo w jednym z filmów też mówiłam, gdzie można kupić mech w bardzo atrakcyjnej cenie. Także 4,95 za piękny mech. Także naprawdę warto poszukać troszeczkę sobie na kanale filmów. Może znajdziecie też coś dla siebie, co Was zainteresuje. I zobaczcie, jaki mam pomysł na tą korę. Przymocowałam sobie te podstawki pod świeczki i teraz wrzosce, jak obcięłam, będę je po prostu przyklejać na gorący klej, w te wyżłobienia. Nie chcę zasłonić całej kory, bo ona sama w sobie jest bardzo dekoracyjna. Także tutaj z tym mchem też delikatnie mchu używam, kilka dosłownie gałązek wrzosca, żeby nie przyćmić całej tej faktury, bo naprawdę ta kora jest cudowna. Ja w tym filmie nie pokażę Wam tej drugiej części kory, tej dużej, ale już wkrótce będzie na pewno filmik na kanale, bo już mam na nią pomysł. Słuchajcie, kora leżała u mnie w garażu naprawdę kilka lat, a przywiozłam ją z Nadwisły. Nad Wisłą znalazłam wielką korę i ją przytachałam do domu. Co zrobić? Była ciężka, była duża, ale mam ją. Początkowo planowałam przyczepić ją do ściany, obudować tą korę i podświetlić ją tak od spodu, żeby ona była pięknie podświetlona. Jeszcze nie wiem, czy tak nie zrobię, ale raczej skłaniam się ku dekoracji i też pokażę Wam, co wymyśliłam, bo mam już pewien pomysł w głowie, a jak mi coś wpadnie do głowy, to czasami bardzo ciężko jest to później wyrzucić z głowy i tak będzie za mną chodziło, aż w końcu zrobię. Więc jest taka duża kora w planach też. Ale tutaj mamy dużo mniejszej kory. Pamiętajcie, żeby zbierać korę, będziemy robić domki bożonarodzeniowe, ale to nie będą szopki.
Ktoś wcześniej tam zwrócił mi uwagę, że domek bożonarodzeniowy to jest szopka. Mi bardziej chodziło o domek w klimacie świąt, czyli będzie dużo śniegu, będzie pięknie się błyszczało, będzie dużo natury też. Zobaczycie, zbierajcie korę w miarę taką cieńszą, jak Wam się uda i naprawdę można stworzyć przepiękne dekoracje z tej kory. Także im bliżej będziemy wchodzić, będzie coraz zimniej na dworzu, to będzie się rozkręcać z zimowymi dekoracjami. Ta dekoracja, którą dzisiaj Wam pokazuję, też jest idealna, słuchajcie, na cmentarz. Taką korę można przepięknie udekorować mchem, wrzoścem i ona będzie nam bardzo długo pięknie wyglądała. Obok poustawiać lampiony. Wcale nie musimy tutaj tych świeczek nawet wbijać, bo ani taka świeczuszka długo nam nie poświeci, ani też jeżeli weźmiemy na baterię taką świeczkę, włożymy, to spadnie deszcz i też nam będzie działać krócej. Ale sama dekoracja takiej kory może na grobie poleżeć i będzie przepięknie wyglądać. Obok poustawiać lampiony, tak wzdłuż i będzie naprawdę piękna dekoracja. Także pomyślcie, jeżeli znajdziecie taki ciekawy jakiś fragment kory, to warto przemyśleć sobie taką dekorację z tymi żłobieniami. I pamiętajcie, przy gorącym kleju, żeby posiłkować się patyczkiem. Ja oczywiście już się oparzyłam przy tej dekoracji. Śmiać mi się chce, że za każdym razem się muszę oparzyć. Co zrobić? Tak to już jest. Śmiać mi się chce, bo za każdym razem, jak przystępuję do jakiejś dekoracji z klejem, to sobie mówię, dzisiaj pójdzie jak z płatka, będzie super ekstra. Elegancja Francja. Niestety, nigdy tak się nie dzieje. A poza tym wydaje mi się, że muszę poszukać dobrego kleju takiego, bo wydaje mi się, że ten klej, który ja mam, on za szybko mi się topi. Ja wsadziłam tutaj bardzo długi ten klej i on mi się szybko topi, bardzo się ciągnie. Wydaje mi się, że kiedyś miałam lepszy klej i to bodajże z Lidla. Tamten lidlowski chyba był idealny. Tak mi się wydaje, muszę kupić i sprawdzę, bo coś za szybko mi się to wszystko topi. Także kilka razy w zasadzie użyłam tego kleju i pokleju. Jak bardzo zawiło, by to nie zabrzmiało, to wiecie, o co mi chodzi. Ale już tak, żeby Wam nie mącić w głowach z tym klejem, piszcie w komentarzach, jak podobają Wam się dekoracje na korze. Taka propozycja. Jestem bardzo ciekawa, czy też lubicie robić coś z korą. Niedługo przejdziemy do dekoracji z szyszkami. Staram się Wam pokazać jak najwięcej tych przeróżnych takich dekoracji, bo jest tego mnóstwo. Mam nadzieję, że każdy wyciągnie coś dla siebie i chociaż troszeczkę zainspiruje kogoś swoimi pomysłami i też będziecie tworzyć swoje takie dekoracje. Ja za dzisiaj Wam bardzo cieplutko dziękuję. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Odpisuję na wszystkie komentarze. Ciekawa jestem, co myślicie o tej dekoracji dzisiejszej. Zachęcam Was, żebyście zostali do końca. Jak dodam świeczki, bo naprawdę dekoracja wyszła bardzo pięknie. Ja Wam dziękuję. Obejrzyjcie do końca i dajcie znać, co myślicie. Dziękuję, pa, pa.